Chciałbym także dzisiaj podzielić się z wami słowem, które wraca mi w pamięci i w moim sercu, a zapisane jest jedynie przez Łukasza w Ewangelii. Pozwólcie, że te słowa przeczytam, by się z wami nimi podzielić, także tymi myślami, tymi wewnętrznymi natchnieniami, które we mnie rodzi. Z Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 12, wersety od 32 do 34. Nie bój się, mała czutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Drodzy, te słowa, które mnie najbardziej na początku zatrzymywały, to słowa Jezusa do nas, do mnie. To tak jakby się zbliżył do mnie, do ciebie, popatrzył ci prosto w oczy, popatrzył w twoje serce i powiedział z miłością, z czułością, ale także z mocą, która daje nam wsparcie. Nie bój się, mała czutko. Te słowa dla pierwszej wspólnoty łukaszowej brzmiały jako niezwykłe pocieszenie. Bo pierwsza wspólnota ewangeliczna, do której pisze Łukasz, była niewielką wspólnotą, rzeczywiście maleńką, jakby wysepką na oceanie świata pogańskiego, tego świata, który jeszcze Jezusa nie znał. To wspólnota jakby w łódce, która miotana falami wydaje się ginąć w odmętach oceanu spraw tego świata. Tymczasem Łukasz przypomina słowa Jezusa, przecież Jezusa zmartwychwstałego. Dzisiaj wiemy, że On zmartwychwstał. Przypomina, że On jest ze swoją wspólnotą. Że On jest w tej łodzi. Że odmęty oceanu, jego bezkresność nigdy nie jest większa od bezkresnej mocy i miłości Boga. I że On czuwa nad swoją wspólnotą, jest w niej obecny. Dzisiaj Kościół nie jest taką małą czutką w świecie. Kościół pragnie nieustannie głosić Ewangelię i dotrzeć do wszystkich ludzi. A jednak także wtedy, kiedy rośnie w liczby, także wtedy, kiedy wspólnota się powiększa, nieustannie przez wieki przeżywa swoją kruchość. Najpierw kruchość w wierze. Nie jesteśmy gigantami duchowymi sami z siebie. Potrzebujemy nieustannie boskiego prowadzenia, jego towarzyszenia. I przekonujemy się najbardziej o tym w sytuacjach podobnych do tej, którą teraz przeżywamy. Wtedy najbardziej uświadamiamy sobie, jaka jest kondycja także naszej wiary, naszej ufności, naszej relacji z Jezusem. Kiedy przychodzą momenty trudne, kiedy przychodzą różnego rodzaju zmagania, walki, jak chociażby teraz zagrożenie wywołane wirusem, wtedy czujemy, że w sercu pojawia się lęk.
Już mówiłem o nim wczoraj. Lęk chciałbym nam zabrać pokój serca. Lęk czasami może być tak silny, iż zapomnimy, że obok nas jest ktoś, kto jest większy od największych naszych zagrożeń. Lęk chciałby przejąć władzę nad naszym myśleniem, nad naszym patrzeniem w przyszłość, nad całym naszym życiem. I te słowa Jezusa: nie bój się, mała czutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo, są, przyznacie, pełne nadziei. Zauważmy, my czasami widzimy jedynie lęk i to wszystko, co ten lęk wywołało. Zagrożenie, poczucie niepewności, niebezpieczeństwa. Ale Jezus razem z Ojcem widzą dalej. Widzą, że na horyzoncie roztacza się królestwo pokoju. Królestwo, w którym On panuje od zawsze na zawsze i nas do tego królestwa zaprasza. Jezus nie wydziedzicza nas z tej ziemi. Jezus nie każe nam odrywać się od rzeczywistości tej ziemi. Jezus uczy nas przeżywać sytuację, w której jesteśmy, z wiarą w Niego samego, z wiarą w miłość i miłosierdzie Ojca. Przypomnijmy sobie, jak modlił się gorąco przed swoją męką za uczniów swoich. Proszę Cię, Ojcze, abyś ich zachował od złego. Nie proszę Cię, żebyś zabrał ich z tego świata, ale żebyś ich zachował od tego wszystkiego, co w tym świecie, tu już moja parafraza, mogłoby im zabrać Ciebie samego. A więc Jezus chce, abyśmy w tej rzeczywistości, w której jesteśmy, uczyli się przeżywać wiarę w Niego samego, nie mając wątpliwości, że bliskie jest Królestwo Boga. I kiedy Jezus mówi do nas: sprzedajcie wasze mienie, dajcie jałmużnę, to nie są to słowa, które negują to, co materialne, które negują to, co przecież codziennie potrzebne do życia. Mienie jest potrzebne do życia. Jezus nie każe nam pozbawiać się mienia, ale Jezus uczy nas czegoś najważniejszego, by to nasze mienie zamieniać na miłość, by cokolwiek stanowi nasze mienie życia tu na ziemi, stało się miejscem miłowania, stało się okazją więcej, stało się drogą do miłości wobec innych. Tutaj Jezus uczy nas dzielenia się sobą. Być może to jest pytanie do nas dzisiaj. Czym mam się podzielić dzisiaj, w tym czasie, w którym jestem, z osobą, która żyje obok mnie? Co może być tą jałmużną, którą czynię z mojego mienia? Może to mienie, którego tak strzegę zazdrośnie, to jest mój czas, który zdecyduje się poświęcić w jakiejś mierze tym, którzy teraz czują się samotni, którzy może czują się opuszczeni, albo którzy, zauważamy to, wchodzą w jakiś lęk, niepewność, ogarnia ich strach. To może być najpiękniejsza jałmużna, stać się dla nich tymi, którzy darują im nasz swój czas. Być może tym mieniem, którym mam się podzielić z drugą osobą, jest także podzielenie się właśnie tym, co posiada. Dzisiaj przyznacie,
że w sytuacji, kiedy wyczuwamy rodzaj zagrożenia, które może dotknąć każdego z nas, także choroba, istnieje duże niebezpieczeństwo, że skupimy się na sobie, by chronić tylko siebie, aż do zapomnienia o innych. A Jezus uczy nas, że większą wartością od mienia, także od tego mienia, którym może jest to moje poczucie bezpieczeństwa, większą wartością jest miłość, jest dzielenie się sobą z drugim człowiekiem. Bo my wiemy, że prawdą jest, iż to, co zostanie w nas i po nas, to miłość. Tylko miłość jest wieczna. Tylko miłość przetrwa. Możemy więc ten czas, także trudny, wypełniać gestami miłości. I wtedy ta nasza kruchość czujemy, jak wzmacnia się poprzez miłość. To znaczy stajemy się pomimo kruchości mocni w Nim. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany. W niebie, gdzie złodziej się nie dostanie, ani mól nie niszczy. I znowu Jezus nie uczy pogardy dla ziemi. Przecież to On ją z Ojcem w Duchu Świętym dla nas stwarzał. Stwarzał ten świat. Tak piękny świat, który stworzył dla nas. Ale Jezus uczy nas patrzeć na ten świat i wszystko, co w nim jest, i wszystko to, co chcielibyśmy w nim zachować, ocalić, patrzy na nie z perspektywy nieba. Co to znaczy? Z perspektywy wieczności, z perspektywy wiecznej miłości. To wszystko, co przeżywamy na tej ziemi, co wokół nas się dzieje, jest jakimś etapem drogi w kierunku wieczności. A więc chodzi o to, aby to, co ziemskie, nie przysłaniało nam wieczności, ale odwrotnie, to, co wiecznie, odsłaniało nam sens tego, co przeżywamy dzisiaj. Bo w Nim, w Ojcu, wszystko ma sens. I dlatego trzeba uchwycić się słów Jezusa i powiedzieć sobie: tak, gdzie jest skarb mój, tam będzie i serce moje. My to wiemy z codzienności. My to wiemy przez nasze osobiste doświadczenie. Moje serce jest zawsze tam, gdzie jest mój skarb. Kochani, niech w tym czasie trudnym, delikatnym dla nas wszystkich, ale który jest także wielką szansą dla gruntowania się naszej wiary, nadziei i miłości, niech ten czas stanie się dla nas skarbem, który będziemy nosić w sercu. Ale skarbem dlatego, że będzie czasem wypełnionym miłością. Każdy z nas może, zanim pójdzie spać, zanim zaśnie, zapytać siebie, czym mogę wypełnić, jakim gestem miłości, jaką jałmużną mojego serca ten czas, który, daj Boże, będzie jutro, gdy otworzę oczy, gdy będę go chwalił od samego rana i gdy rozpocznę dzień moich codziennych obowiązków. A więc nośmy w sercu. Kasjan powiedziałby: kołyszmy w sercu słowa Jezusa. Nie bój się, mała czutko. Nie bójmy się naszej kruchości. On jest z nami. Tuż, tuż. I chce wypełnić nasze serca swoją miłością. Naprawdę, nie ma większego skarbu, jak nosić w sercu miłość, którą mogą karmić się ci, co żyją obok nas. Miłość do innych uchroni nas
przed skupieniem się jedynie na sobie, przed lękiem, który każe nam wpadać w niepokój. Miłość nam przypomina, że życie jest wieczne, bo miłość jest wieczna.